Hej, cześć, witam serdecznie. Pillars of Eternity. Znajdujemy się teraz w miejscu, w którym znajdują się wszystkie dusze. Taki trochę, trudno powiedzieć, gdzie trafiają wszystkie dusze. Czyściec, możemy to tak nazwać, tak po naszemu. Spotkaliśmy tutaj Jowarę, która stwierdziła, że wszystkie bogi to są wymysły ludzkie. Właściwie misjonarzy, którzy zostali powołani właśnie tylko i wyłącznie po to, aby szerzyć taką rzecz, aby na świecie panował porządek. Bo gdy wyjdzie na jaw, że wszystko jakoś nie powstało za sprawą bogów, no to może zaistnieć jeszcze większy chaos niż ustawa przewiduje. Mogliśmy tutaj wykonać kilka opcji. Zapraszam do poprzedniego odcinka, a tymczasem myślę, będziemy szli pomału w stronę chaosa. Tak coś mi się widzi. So, it's true. The gods are a sham that people have followed for thousands of years. I to jest to właśnie, o czym mówiłem. No dobra, zejdźmy niżej, zobaczmy, co nas tam czeka. Myślę, że ten chaos jest bardzo blisko, on może udzielić nam odpowiedzi na bardzo istotne pytania, związane bezpośrednio z nami. Bo okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy takim trochę, my jesteśmy takim trochę Bogiem, bo żyjemy wiecznie, z tym, że zapominamy to, co się działo w poprzednim wcieleniu. Mamy tylko przebłyski, dlatego jesteśmy tym widzącym właśnie, między innymi. Hello! Is everyone still there? Okej. Co my tu mamy? Ciekawa lokacja. Full of surprises, aren't you? Look at that. A city to put all others to shame. And long lost. Okej, czyli to były te dusze, które wszystkie pochłonęliśmy po drodze. Jowara o nich wspominała. To jest ten grzyb, który cały czas nam towarzyszy. Okej, no dobra, lecimy dalej w takim razie. Kolejny nośnik. Diament. Dziwo, nikogo tutaj specjalnie nie spotkaliśmy do tej pory. Spotykamy tylko tutaj... Aha, no właśnie, dobra. Czyli tutaj... Nareszcie jakaś walka. Od razu na dzień dobry. Mamy tutaj do czynienia z engwitańskimi... Z engwitańskimi zjawami. Raczej nie będą stanowić większego problemu, chociaż są w dość sporej cyfrze 3. Spróbujmy je obiec. One widzę tutaj robią jakieś niestworzone historie. Możemy je oflankować. Przestraszenie, niewrażliwość na choroba, mdłości, okulawienie, teren, trucizna i unieruchomienie. Dobra, przejdźmy sobie do normalnego trybu. Staram się z nimi jak najszybciej rozwikłać tę sprawę. Zostaje jeszcze jedna tajska zjawa. Kanat przywołuje naszych towarzyszy. Bardzo dobrze. Okej. No my mieliśmy informację, że oni faktycznie mogą się tu pojawić. Są to jakby tutaj kustosze i opiekunowie wszystkich tych ruin. Tu jakiś w ogóle jeszcze smok funkcjonuje. Właściwie to, co z niego zostało. Co mamy tutaj? Drak. No takie coś to mi się raczej średnio podoba. Engwitańska zjawa. Dobra, tu będziemy musieli użyć troszeczkę czaru. Wrzućmy sobie to, wrzućmy sobie to.
Może jest właśnie, jak się przewrócimy. Mamy wtedy delikatny problem. Weźmy sobie taki bonusik. Weźmy sobie taki bonusik. Tego draka trzeba będzie pokonać. On będzie stanowił niewątpliwie problem. Cześć, ja wiem. Dodajemy mu jakiś tam humorystyczny damage. Może tą mękwitańską zjawę najpierw. Spora niewrażliwość. Jednak padła. Dobra, spróbujemy przewrócić smoka. Ciekaw jestem. No oczywiście można to zrobić, ale jak jest w powietrzu, no właśnie, tak wygląda przewrócenie smoka. Teoretycznie taka troszeczkę abstrakcja. Niby chłopak latał, a jednak nie bardzo. Dobra, zniszczmy najpierw tą zjawę. Koncentrujemy się teraz na smoku. Co może zrobić Palegina? Niech leczy właściwie tutaj. Ciachamy. Z każdej strony oflankujemy smoka. Spory damage. No i ten smok za chwilę padnie. Kana z tego swojego snajperskiego karabinu daje radę. Tu jeszcze trafienie, padek, pokrzyk. Okej. Kolejne nośniki dusz. Pozostałość ducha. Wiadomo, im więcej tych duchów zbierzemy, tym lepiej dla nas. Rzućmy sobie okiem teraz jeszcze na mapę. Tu mogliśmy teoretycznie iść, chociaż prawda jest taka, że prawdopodobnie kopuła strażników. Tędy będziemy mogli pewnie dojść. I tak, zobaczymy. Wszystko się tu powinno łączyć w całość, przynajmniej tak sądzę. Wael. Cienie w pieczarze nagle się wydłużają i połykają cię. Gdy twoje oczy przyzwyczajają się do ciemności, znajdujesz się w samym środku kolejnej wizji. Otaczają cię mgły. Ziemia pod twoimi stopami jest sprężysta, tak to sobie wyobrażasz. Z każdym kolejnym krokiem podłoże za tobą zaciera wszelkie dowody na to, że kiedykolwiek tędy przechodziłeś. Jakby na zawołanie, mgły przed tobą rzedną na chwilę, a ty możesz zrobić kilka kroków do przodu. Gdy je robisz, mgła za tobą szczelnie się zamyka. Przez kilka minut poruszasz się w ten sposób krok po kroku. Za każdym razem nie widząc więcej niż skrawałek ziemi tuż przed sobą. W końcu promienie słoneczne przebijają się przez mgłę, a na wprost pojawia się ściana kanionu. Głowa Paleginy gwałtownie obraca się w jedną stronę, jej oczy śledzą jakieś niewidzialne zagrożenie. Kładzie dłoń na twarzy w miejscu, gdzie dwa spośród jej piór zostały odcięte w pobliżu ich podstawy. Kępki pierza unoszą się w powietrzu. Coś przelatuje obok ciebie. Gdy się obracasz, zauważasz kolejną smugę ruchu. Z mgły wyłania się jakiś mały i okrągły kształt. Wydaje ci się, że widzisz jeszcze jeden i kolejny. Kątem oka zauważasz ich coraz więcej. Odwracasz się plecami do ściany kanionu. Słońce przesuwa się wzdłuż swej niebiańskiej ścieżki, a wtedy coś, co wyglądało dotychczas jak gładka skała, okazuje się otworem jaskini. Wychodzi z niego jakaś postać. Jej kształty falują i zmieniają się na twoich oczach. Ten, który widząc, pozostaje niepoznany, o ile nie zdecyduje inaczej. Kana przygląda się postaci z ostrożną fascynacją. Myślałem czasami, że Bóg tajemnic to mój główny wróg, ale nie można szukać odpowiedzi, jeśli nie ma pytań. Postać przekształca się w mężczyznę, w kobietę, z orlanina w aumałanina. Jego kości wydłużają się, a sierść znika. Jednym stałym elementem jest gładka, bez oka twarz. Szybko poruszające się mgliste kształty zbiegają się coś ze świstem na postać, tworząc wirującą chmurę. Wtedy właśnie dostrzegasz, że to są oczy. Rozumiesz wartość tajemnicy, widzący? Zakopany zwój, ukryta prawda, to moje metody. No pamiętamy, było zadanie faktycznie ze zwojem Waela. Ukryliśmy ten zwój w smoku, w
pewnej lokacji. Próbujesz rozwikłać wątek widzący, wątek, który na przemian traciłeś i odkrywałeś przez pokolenia. Podążanie nim do końca przyniosło ci tylko z powrotem na początek, przenosiło cię. Oczy śledzą każdy twój ruch, wciąż wirując wokół twarzy Boga. Czy byłem tu wcześniej? To jest istotne pytanie, zadajmy to pytanie. Wael chichocze. Słyszysz dziwnie modulowany dźwięk, który wznosi się i opada, odzwierciedlając chwile, w których Bóg przechodzi z jednej formy do następnej. Poszukiwanie odpowiedzi dotyczących przeszłości doprowadziło cię tylko do kolejnej tajemnicy, a do tego jeszcze większej, odpowiada Wael. Moim celem jest teraz ujrzenie dusz, które uwięził Tchaos. Okej. Okay. Tak? Ale co z nimi zrobisz? Zapytuje Wael. Zmieniając się z elfa w człowieka, Wael podnosi ciemniejące dłonie do rojących się oczu. Mgławica ślepych i kipiących potencjałem dusz. Odpowiedz na pytanie Woedyki i początek twojego... Co byś z nimi zrobił? Dźwięk żmotu dochodzi spośród chmur, rzucając na kanion ruchome cienie. Okej, no tutaj mamy tylko jedną odpowiedź. Spodziewam się, że gdybyśmy wykonali więcej tych zadań dla bogów, to byśmy mieli w tych odpowiedzi wtedy więcej na pewno. No ale ruszyliśmy tylko Hylea, więc odpowiedzmy, iż zgodnie z tym, co mówi Hylea, istnieje możliwość, by powróciły do próżno zrodzonych te dusze. Piosenka, którą świat dobrze zna i która się zbudziła. Monotonny refren powtarzający się bez przerwy. Lepsza jest improwizacja i melodia, która jest improwizowana. Nowa pieśń, która się rozwija. Słuchacze siedzą w niebo wzięci, gdy tylko myślą, że poznali melodię, ulega ona kolejnej zmianie. Wael składa ręce i uśmiecha się do ciebie, szczerząc swoje ostre jak igły orlańskie zęby. Nawet bogowie są żądni świeżych zagadek. Powłoka chmur pęka i strugi deszczu obmywają kształty Waela do czysta. Jego pusta twarz formuje się na nowo, na kształt czegoś, czego jeszcze nie widziałeś. Nie skazuj dusz na los, rozpoczyna Wael, który im przypadnie w wyniku wyboru dokonanego przez jakiegoś boga. Znalazłeś je, a teraz rozprosz je po całej... wszech rzeczy. Niech ani żaden bóg, ani śmiertelnik nie zna ich miejsc przeznaczenia. Niech się ponownie zgubią, tworząc nowe odpowiedzi na nowe zagadki. Pojawiająca się za nim nagle ulewa rzeźbi w kanionie nowe jaskinie. Okej, możemy go się generalnie olać i sobie pójść dalej. Nie spełniamy tutaj pełnego warunku, więc tego powiedzieć nie możemy. Możemy zapytać, co się stanie z tymi duszami. Nikt nie wie. Mogą skończyć wszędzie, w krainie bogów lub śmiertelników, w całości lub podzielone. Odkrywanie ich na powrót i wyznaczanie ich kursu przez Eter będzie kolejną zagadką do rozwikłania. No dobrze, ale czemu miałoby to służyć? Niczemu, widzący. To właśnie jest celem. No dobra, w takim razie żegnaj. Zmienna twarz śmieje się. To słowo oznacza zakończenie, a to jest zaledwie skrzyżowanie dróg. Nawet ja nie wiem, co wybierzesz. Cienie wypełzających z nowych jaskiń rozpływają się i rozpraszają po całym krajobrazie, otulając cię ciemnością. Kiedy światło powraca, wizja znika. Okej. Okay. Czyli Bóg Tajemnic, którego spotkaliśmy. Coś nas tutaj chciał wtajemniczyć, ale... Co z tego wyszło? Było widać. Nic z tego nie wyszło. Wszystko tajemnicze. Dwór. No dobra, wejdźmy na ten dwór. Czyli znowu nas coś miało zaatakować? Tak, engwitańska zjawa. Proszę, upadł, wstał, upadł. Teraz kolejny jeszcze ten smok się pojawia. No dobra, niech będzie. Skoncentrujmy się, o kurczę, skoncentrujmy się na jednym. Żeby było tego kana odratować jednak.
Palegina, dasz radę. Tego by trzeba było wycofać iść dalej. Indeed. Teraz mocno spowalniają. Okej, okay. Nie złom w takim razie, rzuć sobie to. My sobie zrobimy tutaj tarczę. Kana niech sobie śpiewa i walczy. Zrobimy sobie z upiornego kraka naszego zaprzysiężonego wroga. Możemy spróbować go przyciągnąć. Dobra, skoncentrujmy się najpierw na tych faktycznie zjawach po raz kolejny. Ta walka może nie przebiec po naszej myśli za chwilę. Wrażliwość, wszystko jest wrażliwość. W końcu zginiesz. Okej. Padli jak kawka, ale wstaną. Padłeś, powstań. Dobra, i pozostanie tylko za chwilę smog. Ciekaw jestem, jak tutaj się te walki odgrywają na wyższym poziomie trudności. Coś mi mówi, że nie jest łatwo. Bo oglądałem sobie filmy, że tutaj ludki sobie przychodzą to na... jako single, że tak powiem. Nie mają żadnych ze sobą towarzyszy. To muszę mieć hardcore. Ale też widziałem film, gdzie ktoś pozwolił sobie Wiedźmina 3, który ogrywany na kanale. Zapraszam oczywiście. Przeszedł bez zbroi żadnej, na przykład. Można. Mają ludzie różne challenge, to są ciekawe. Dobra, to w takim razie nie działa. Zmieńmy w ogóle te broni. Zobaczymy, jak Kana padł chwilowo. Teraz wskrzesimy. Jest lepszy smog jakiś, kurczę, niestety. Moły! Musimy się ruszyć. Craved Alfilon Nilin. Jest nieprawdziwa na tego typu rzeczy. Gin. Jeszcze to nie była prosta walka. Jeszcze cały czas w toku. Dobra. Kid mu w oko. Odleciał. Chociaż nie do końca w tą stronę, którą bym chciał. No ale niech mu będzie. Tu mamy jakieś wejście. Kurczę, chciałem zwiedzić jeszcze całą resztę. Dobra, okej. Okay. Może tutaj się trzeba będzie później wrócić. Zobaczymy. Chociaż coś mi mówi, że nie bardzo, bo ta walka była jednak dość skomplikowana na ten poziom trudności. Więc idziemy w dobrym kierunku. To jest pocieszające. Okej. Okay. Hey. Mamy rozmowę z Ederem. Co tam chciałeś? To już szczyt wszystkiego. Zawsze się zastanawiałem, czy wszystkie te nieszczęścia to wina śmiertelników, czy bogów. Okazuje się, że na jedno wychodzi rzeczy, Eder. Ciekawe, czy sprawy potoczyłyby się inaczej, gdyby 15 lat temu Readkerasjanie dowiedzieli się, że ich boga stworzono w jakiejś kuźni czy w innym piecu. Czy nadal ruszyliby na wojnę? No dobra, nie ma co się nad tym zastanawiać, idziemy dalej. Sądzę, że do buntu i tak by doszło, ale do inwazji niekoniecznie. Patrzy pod nogi, uderzając niespokojnie palcami o biodra. Kiedy znów się odzywa, mówi jakby do siebie. Sam nie wiem. Wzrok wciąż ma wbity w ziemię, a spojrzenie odległe. Kiedy Woden wyruszał na wojnę, Eder mówi łamiącym się głosem, bierze powolny wdech. Pokłóciliśmy się, jak to bracia. No dobra, pamiętamy oczywiście. Woden to brat Edera. Ruszanie na wojnę. Zdecydował się ruszyć, ale rodzice go ostrzegali. Powiedzieli, że kraj można zmienić, przekraczając granice, ale Boga ma się tylko jednego. Ja nie wiedziałem, kto ma rację. Wiedziałem tylko, że nie chciałem, by szedł na wojnę. Z rodziną jest jak z bogami. Ma się tylko jedną. Wykrzyczałem różne złośliwości, byle go tylko zatrzymać. Nie przejął się oczywiście. Wściekałem się jeszcze bardziej przez ten jego spokój. Stwierdziłem, że powinienem iść z nim, ale... zrozumienie... jeśli nie chce. Dobra, generalnie to powinniśmy ruszać w drogę, Ederos. Nie blokuj.
Nie blokuj szkła. Sure. Wypocznijmy sobie tutaj. Ktoś jeszcze chciał coś z nami pogadać? No widzę, że Alot jeszcze chciał coś z nami pogadać. W razie to olejemy. Aha, no dobra. Machina. Musimy i tak tutaj iść jakoś naokoło z tego co widzę. Przy okazji pozbieramy sobie te nośniki. Are you ready to take the oath to spread the word of the gods to the lost and heathen? Ten, którego poszukujemy. Mogę z tobą pogadać? Nie, po prostu się pojawiłeś. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. I wouldn't ask. Okej, okay, czyli Chaos tutaj też obawia się nas. Jowara, to misjonarz podobnie jak kiedyś nauczał niewłaściwych rzeczy, podobnie jak ja. Sionus odpędził wielu niedoszłych najeźdźców. You are ready to give a confession. To są nasze wspomnienia, jakby poniekąd. I am ready to hear one from you. Dobra, zanim tam wejdziemy, zróbmy sobie tu zapis. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia walka. Znaczy ostatnia walka. Mam nadzieję, że spotkamy tu Chaosa. Wspomnienie pradawnych, awanse. Okej. Okay. No i zobaczmy, co z tego wszystkiego wyniknie. To jest ta wielka maszyna Envitan, faktycznie. To wszystko przez to. Te dusze są tu wchłaniane. Jest i Chaos. Trafiłeś do ogromnego, okrągłego pomieszczenia zwieńczonego kopułą. Jego ściany pokryte są adrą i ozdobione wstawkami z miedzi. Na drugim końcu pomieszczenia, niczym poszarpany gwóźdź podłogę, przebija ogromna adrowa kolumna. Jej lśniąca powierzchnia sprawia iluzję nieograniczonej głębi. Twoje myśli są twoje i nie twoje. Każda z nich stanowi pytanie. U podstawy kolumny stoi Chaos. Kiedy cię zauważa, na jego twarzy maluje się troska. Chcesz go o coś zapytać, zadać jedno bardzo ważne pytanie, ważniejsze od innych, które szaleńco wiruje w twojej głowie. Ale jeszcze się nie ośmielasz. Chcesz najpierw usłyszeć od niego jakieś wyznanie, jakąś wskazówkę, która nadałaby prawdziwości twoim podejrzeniom. Jesteś daleko od swojego posterunku, Inkwizytorze. Cóż cię tu sprowadza? Zapytuje Chaos. Twój umysł gorączkowo pracuje, zastanawiając się nad różnymi możliwościami. Ledwo utrzymujesz emocje w ryzach. Cała Inkwizycja była oparta na kłamstwie, zapytajmy. Inkwizycja wzięła się z potrzeby wycięcia z ciała gnijącej rany. Kogo przedstawiają te wszystkie rzeźby? To pomniki najwierniejszych sług Boedigi, wywodzących się z mojego ludu. Mam nadzieję, że kiedyś do nich dołączę, ale moja praca nie jest jeszcze zakończona. Jaka jest funkcja tej machiny za tobą, Chaos? Ma wiele zastosowań, ale jej celem jest tworzenie porządku w chaosie, który ją otacza. Okej. Okay. Czy Jowara mówiła prawdę? Ta kobieta starała się jedynie zniszczyć podwaliny pokoju i cywilizowanego zachowania. Mój lud poświęcił wszystko, żeby je zbudować. No dobrze, a w takim razie co to za miejsce? Jesteśmy w świętym sanktuarium Voediki. Znajdują się tu również inne, podobne miejsca stworzone z myślą o służbie pozostałym Bogom. Często tu przychodzę, aby prosić ją o radę. Tutaj mogę być pewien, że ona mnie słyszy. W tej chwili cały się trzęsiesz.
straciłeś cierpliwość i takt. Żadnych więcej uników. Musisz wiedzieć. Wszystko, w co wierzyłeś. Wszystko, co zrobiłeś dla bogów. Okej, czy kłamałeś, mówiąc, że bogowie odpuszczają mi grzechy? Chaos milczy. Czy bogowie nie istnieją? Twarz chaosa pozostaje niewzruszona. A czymże jest Bóg? Siłą wyższą? Kimś, kto wynagradza za dobre uczynki i karze za złe? Czymś, do czego wszyscy mogą się zwrócić w najtrudniejszych chwilach, w dniach pomiędzy jedną tragedią a kolejną? Nasi bogowie są właśnie tym wszystkim. Z każdym kolejnym wypowiedzianym przez chaosa słowem stopniowo tracisz kontrolę nad wrzącym kotłem wściekłości i zwątpienia, strachu i bezradności. Aż w końcu nie możesz się powstrzymać. Czy bogowie nie istnieją? Zbudzącym wściekłość spokojem chaos kładzie palec na ustach. Jesteśmy w świętym miejscu, w zasięgu słuchu bogów. Nie czas na to. Zbyt dużo przeszedłeś w ciągu tych kilku ostatnich miesięcy. Wrócisz do domu. Będziesz odpoczywać. The Inquisition is... Łolololo, hej, cześć, witam. Kurczę, taka lekka mała przerwa była. Powiem szczerze, z tym chaosem się napieściłem dość... Dość długi okres czasu. Okazało się, że chyba pękł. Oto co z niego zostało. Przynajmniej tak myślę. Ogólnie, po tej rozmowie z nim nie toczyłem jej zbyt długo. Wiedziałem, że to wszystko i tak sprowadzi się do walki. On przywołał tutaj te dwa posągi, które stały. I był taki myk, taki problem, że w pewnym momencie jego życia i egzystencji przechodził w tryb takiej stagnacji, nie można było mu nic zrobić i przeskakiwał do jednego z tych woedikańskich egzekutorów. W momencie, kiedy go pokonaliśmy, a trwało to dość sporo i długo, przeskakiwał z powrotem do siebie z całą ilością życia i był jakby potężniejszy. Jego czary zadawały większy damage i w ogóle odczuwałem, że jest chłopak potężniejszy niż przedtem, zanim zaczęliśmy z nim walczyć. W momencie, kiedy udało się go znowu sprowadzić do pewnego punktu, przeskakiwał do kolejnego z tych woedikańskich sędziów i wtedy generalnie w mojej drużynie zostawały najczęściej dwie lub trzy istoty. A teraz, jak widać na załączonym obrazku, poszło wszystko zgodnie z planem. Skoncentrowałem się głównie na... Głównie skoncentrowałem się oczywiście na samym chaosie. Skoncentrowałem wszystkie ataki na nim. Udało się. Mam nadzieję, że uda mi się nareszcie zakończyć ten epizod, bo jestem lekko poddenerwowany. Delikatnie rzecz ujmując. Koncentruję się na tych wszystkich łebkach. Znaczy wszystkimi łebkami na tych łebkach. Komuś tutaj dałem, może byśmy tego niezłomnego cofnęli w sumie w tył. Niech on sobie strzela. Można by tutaj było rzucić również oczywiście zakaz. Że niezłomny niestety nie jest w stanie się uruszyć. Jest! Okej. Teraz pomału, na spokojnie. Rzućmy sobie ten zakaz. Niech poleci. Kana. Kana niech atakuje bezpośrednio. Poczekamy, aż nam się... wyśpiewają wersety i będziemy mogli przywołać pewne konstruktywne dla nas rzeczy. Co się tyczy Alotha. Alotha można by było zacząć już kąsać tutaj... tego woedikańskiego sędziego, naturalnie. Postanowiłem również się nachlać jakiegoś picia, więc od razu ładujemy w palnik. Dobrze, chaos padł. Mam nadzieję, że jestem w stanie to teraz ogarnąć. Tylko żeby to wszystko poszło zgodnie z planem. Spory damage. I teraz tak, można by było jeszcze, oprócz tego, wrzucić sobie tutaj coś takiego jak... Przywołuję potężną świecącą tarczę, która przyznaje premię do odbicia i to by było też całkiem niezłe. Użyjmy. A tutaj widziałem, Alot chyba miał taką ciekawą rzecz. Kurczę, nie ma tej ciekawej rzeczy. Tworzy ogromny lodowy szpikulec. Jedziesz ze szpikulcem, na nic nie patrz. Ah,
Aha, zaskoczone wojelikańskie sędzie są. Bardzo dobrze. Gdzieś tu miałem taki myk, że mogłem sobie używać wyładowań elektrycznych takich swego rodzaju. Pytanie tylko, gdzie ja to widziałem. Kto to w ogóle miał? Dobra, tutaj polećmy sobie jeszcze raz z tym. Nie ma co się tutaj czajnikować z nimi, trzeba jechać z nimi na bogato. Proszę bardzo, czary. Użyjmy sobie umiejętności szału cudzoziemca. Tutaj coś się dzieje. Kana, czy możesz już śpiewać? Jeszcze niekoniecznie. Palegina, łykaj. Kurczę, dobrze, że ten chaos spadł. Mamy tutaj jego duszę. Jestem szczęśliwy. Tutaj właśnie, kurczę, coś miało miejsce, jakaś gigantyczna eksplozja, która lekko poraniła naszych bohaterów. To też mnie zastanawiało, czy to ten chaos wykonuje taki myk, czy to właśnie gigantyczna eksplozja, która ma miejsce. No i tutaj się sprawa wyjaśniła momentalnie. Kurczę, gdzie jest ten? Gdzie ja ten widziałem? Kapłan ciska we wroga kulą świętego ognia. Nie krępuj się. Nie krępuj się. Podstępne magiczne zabezpieczenie aktywowane, jeżeli wytrzymałość spadnie poniżej, to nie, no to raczej jest słaba opcja. Tutaj wytrzymałość nasza nie spadnie poniżej 50, a nawet jak spadnie, to spadnie. Odsłońmy słabości. Do ataku. Weźmy sobie gościa w koło. Myślę, że to będzie finał imprezy. Jest, nareszcie. Kurczę, to będzie... Chciałem przeprowadzić tą walkę za pierwszym razem, jednak powiem szczerze, drugi tydzień już walczę. Drugi tydzień. I sukces. Okupiony troszeczkę stratą wielkiego czasu. Okazało się, że było to banalnie proste tak naprawdę. Jednak u twych stóp spoczywa ciało od chaosa, będące jedynie pustą skorupą. Gęstą siateczką zmarszczek na jego bladej twarzy. Efekt milczącego dźwigania wiecznego brzemienia wygładziła się. Jego dusza pozostaje nieruchoma i bezbronna. Cała jej energia została wyssana przez porażkę. Leży teraz, okrywając jego ciało jak pośmiertny całun. Kana patrzy w dół na leżące ciało, a jego brwi marszczą się, jakby nad czymś się zastanawiał. Po czym rzecze? Wszystkie te żywioły spędził na chronieniu jednej ważnej tajemnicy. Można by pomyśleć, że ktoś taki zastanowi się nad swoimi wyborami po pierwszych 500 latach. No to teraz, gdy sługusa mamy z głowy, wypada się zająć jego panią. To dobry początek. Warto kontynuować dzieło, dodaje niezłomny. Chaos na swój sposób musiał naprawdę wierzyć, że troszczył się o ludy zamieszkujące Eorę, chroniąc je przed nimi samymi. Szkoda, że jego dusza nie będzie miała okazji, by zastanowić się nad własnymi błędami przed powrotem do cyklu. Dodaje Palegina. W pewnym momencie trzeba spojrzeć na to, czego chce od ciebie twój Bóg i zastanowić się, czy naprawdę warto to zrobić. Dodaje Eder. Aloth potrząsa głową, patrząc nad chaosa z politowaniem i zdziwieniem. Tyle żywotów. A na sam koniec okazał się nie lepszy od tych, którymi starał się kierować. Szkoda, jeśli będzie musiał ponownie stawić czoła tej myśli. Dobra, zajrzyjmy do duszy chaosa. Bierzesz głęboki oddech i zanurzasz się w duszę chaosa. Podczas gdy w paprotnym brzegu była labiryntem wąskich korytarzy i ślepych zaułków, teraz jest ona rozległa i wydaje się nie mieć granic. Jej ściany rozpadają się zupełnie jak ruiny Engwitu, gdy przechodzisz obok nich. Podróżujesz przez bardzo długi czas, wydaje ci się, że mijają wieki. Pędzisz do znanego ci miejsca, do wspomnienia, które kiedyś dostrzegłeś. W końcu je widzisz. Jest to teraz ledwie kropeczka światła na końcu długiego tunelu, która na początku rozrasta się powoli,
a później, gdy się zbliżasz, coraz szybciej. Wychodzisz w pomieszczeniu, powinno być prawdopodobnie, wychodzisz z pomieszczenia, w którym teraz się znajdujesz, ale nowym i czystym. Wokół kłębią się tysiące osób, wszystkie zwrócone w stronę wielkiej, adrowej kolumny i machiny wokół niej. Chaos stoi przy machinie, a ty stanowisz z nim teraz jedność. Patrzysz na tłum, na zgrzybiałych starców i małe dziewczynki o anielskich twarzyczkach, na matki kołyszące swoje niemowlęta, na ojców ściskających dłonie niespokojnych dzieci. Patrzą na ciebie z ponurym wyrazem akceptacji na twarzach. Jakaś kobieta ze łzami w oczach lekko kiwa głową w twoją stronę. Odwracasz się do machiny. Z trudem łapiesz każdy oddech, czując ciężar niechcianej wiedzy. Przygotowujesz się do samotnej podróży bez końca. Zamykasz oczy i ponownie je otwierasz, ale machina wciąż stoi przed tobą. Przyzywa cię. Podchodzisz do niej i kładziesz dłonie na masywnej, mechanicznej tarczy, znajdującej się u podstawy wielkiej, kryształowej kolumny. Wymawiasz jedno słowo. Gigantyczne pierścienie budzą się ze zgrzytem do życia, nabierając prędkości. Rzeźbione smocze pyski rozświetlają się i czujesz, że znajdująca się pod tobą platforma zostaje wprowadzona w drżenie. Cały pokój trzęsie się teraz za sprawą przyspieszającej machiny, a wszelkie dźwięki zostają zagłuszone przez jej głębokie, ogłuszające buczenie. Pasma błyszczącego światła biegną z kolumny we wszystkich kierunkach. Patrzysz przez ramię i widzisz, jak pochłaniają tłum, który płonie niczym rozpalone żelazo. Jedno po drugim pasma znikają, zostawiając po sobie zaledwie spopielone kukły w miejscach, gdzie kiedyś stali ludzie. Wielu z nich rozpadło się pod wpływem wstrząsów na szare kubki popiołów. Unosisz wzrok ponad adrową kolumnę i zauważasz, że na jej szczycie, w miejscu, gdzie łuki się zbiegają, zaczęła się tworzyć świecąca, kulista masa. Rośnie i pulsuje, jest przezroczysta i nabrzmiała jak jakaś ogromna poczwara, która została zawieszona w powietrzu. Kulisty twór wolno się obraca, jakby był właśnie tworzony ze świetlistych łuków. Gdy ostatni łuk znika, widmowa masa wisi przez chwilę bez ruchu w powietrzu. Jest tak jasna, że musisz osłonić oczy wyciągniętą ręką. Wydaje ci się, jakby patrzyła na ciebie. Pochylasz głowę potwierdzająco i spoglądasz z powrotem do góry. Widzisz, jak masa wtapia się w kolumnę niczym ciepły wosk. Kolumna rozbłyskuje światłem jasnym jak słońce, a potem pogrąża się w ciemnościach. Machina spowalnia swój ruch aż do całkowitego zatrzymania, a kiedy już przebrzmiewa ostatnie echo ruchu zębatek, w komnacie zalega cisza, a ty zostałeś całkiem sam. Ze wszystkich stron rzeczywistość zaczyna się przesączać do wspomnienia, aż wkrótce znowu znajdujesz się we własnej skórze, spoglądając na martwe ciało Tchaosa. Wyczuwasz apatię duszy Tchaosa. Jest obezwładniona przez przytłaczające zmęczenie, które uniemożliwia natychmiastową ucieczkę i sprawia, że dusza jest podatna na manipulacje. Wyczuwasz, że twoje zwycięstwo dało ci nad nią pewien rodzaj kontroli i możesz z nią zrobić, co tylko pragniesz. No i tutaj mamy 5 rzeczy, kluczowych wyborów, możemy zdecydowanie powiedzieć. Pierwszy z nich. Spraw, by jego dusza powróciła do cyklu. Zapamiętaj to jedno, Tchaosie. Będziesz pamiętał, że żaden człowiek nie może wiecznie ukrywać prawdy. Każdy twój czyn okazał się daremny. Twoja pamięć będzie twoją pokutą. Możemy rozerwać jego duszę na strzępy i rzeknąć przy tym nie zazdroszczę ci, Tchaosie. Doskonale zdaję sobie sprawę, jaką władzę nad tobą mogła posiadać. Wspomnienia, właściwie mogą posiadać wspomnienia. Nadszedł już czas, byś znalazł spokój.
możemy wygnać jego duszę do Braith Eaman. Chaosie X Arcanonie, twoje czyny są niewybaczalne i domagają się sprawiedliwości. Nie zdołasz już dłużej uciec przed osądem. Możemy również zniszczyć wszystkie znajdujące się w duszy wspomnienia. Twoja pamięć sprawi, że jesteś niewolnikiem własnej przeszłości. Nie można jej cofnąć, ale można o niej zapomnieć. Te wspomnienia nie będą już dręczyły żadnego z nas. Możemy również rozerwać jego duszę na strzępy i wyrzeknąć przy tym zdanie: zadałeś mi wiele cierpienia, Chaosie. Nie zasługujesz na dalsze istnienie. Czyli możemy zrobić właściwie cóż, no możemy, Chaos nie żyje, chodzi o tą jego duszę, więc możemy sprawdzić, by albo wróciła do cyklu, ewentualnie rozerwać ją na strzępy, wygnać ją do Braith Eaman, ewentualnie zniszczyć wszystkie znajdujące się w duszy wspomnienia. To troszeczkę on pewnie ocknie się gdzieś jako śniący z takim samym tematem, jak my żeśmy się na początku ocknęli. Będzie mógł zaglądać w duszę, ale nie będzie znał swojej przeszłości. To zróbmy właśnie. Zniszczmy wszystkie znajdujące się w duszy wspomnienia. No! Niezłomny krzywi się. Nie, nie możesz na to pozwolić. Nie będzie o niczym pamiętał. Zapomnij o przesłaniu, które wyryliśmy w jego połamanych kościach i zmasakrowanym ciele. Zapomnij o nauce, którą wypaliliśmy w jego duszy. Byłeś dla niego łagodniejszy, niż ja byłbym na twoim miejscu, dodaje Aluth. Palegina potrząsa głową, jakby miała w niej zamęt. Działanie o dość wątpliwej logice. Bez wspomnień nic nie pozostanie z Chaosa. Nic, co mogłoby docenić twoje miłosierdzie. Wracasz do pamięci Chaosa. Rozległej krainy pełnej oszustw i zdruzgocącej rozpaczy. Czujesz swoją władzę w tym świecie. Możliwość zmiany kształtu wszystkiego, czego zapragniesz. Stosowanie do kaprysów własnej dominującej woli. Skupiasz się na wizji nieskazitelnej pustki, a twoja wola staje się kręcącym wokół ciebie wirem, przetaczającym się przez całą okolicę. Zabiera on ze sobą zarówno chwilę, jak i całe żywoty, niczym jakieś apokaliptyczny bijawiak, które może rozerwać esencję całej planety. Burza przybiera na sile, aż skorupa światła odkleja się od tkaniny duszy, która ją kotwiczy, a następnie ulatuje daleko w niebiosa, aż w końcu znika ci z oczu. Ostatnią rzeczą, jaką widzisz, jest biała pustka, rozciągająca się bezgranicznie we wszystkich kierunkach, nieograniczona kajdanami doświadczeń i wątpliwości. W ciszy, która potem następuje w twoim umyśle, pojawia się jedno słowo. Słowo, które wymówiłeś, będąc jednością z Chaosem w jednym z bardzo odległych wspomnień. Zdajesz sobie sprawę, że to właśnie słowo uruchamia machinę. Czyli co? Każdy z naszych pobratyńców ma chęć porozmawiać. Udało się ogarnąć tego, kurczę, Chaosa. Nie była to łatwa walka. On po sobie coś jeszcze pozostawił. Chociaż nie ma tutaj nic po nim. Jest tylko jego wspomnienie. I co tutaj nam się ciekawego wydarzyło? Bo otwierały nam się pewne rzeczy. Nie będziemy na razie chwilowo rozmawiać z naszymi towarzyszami. Chciałbym zobaczyć sobie dziennik. Czyli co? Generalnie rzecz ujmując, ogarnęliśmy główny wątek Pillars of Eternity White March. Pozostają nam teraz Biała Marchia, czyli Bateria Durgana i wszystkie problemy związane z tym właśnie zagadnieniem. I Biała Marchia, część druga. Na chwilę obecną brak wskazówek. Ja myślę, że te wskazówki pojawią się jakoś w momencie, kiedy będziemy rozwiązywać Baterię Durgana. Oprócz tego,
odnalezienie wskazówek w... wskazówek, właściwie części starożytnego miecza w bezkresnych ścieżkach. Nie wiem, czy będę to rozwiązywał. Zobaczymy. Pieśń dzikich ostępów. Tu mamy złapać trzy rzadkie śpiewające ptaki. Udało nam się odnaleźć dwa, z tego co pamiętam. Ewentualnie jednego. Jednego na pewno. Bezkresne ścieżki odnuły. Niższe obszary. Okej. Okay. Las z ostatniej wizji. Tutaj trzeba będzie faktycznie też poszukać tego zagadnienia. Tu chodzi o Sagani i Persoka naturalnie. Oblężenie Crackhold. O tym na razie nie wiemy jeszcze nic. Wiemy, że takie coś funkcjonuje, sobie istnieje, ale co więcej, nic w tym temacie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Przeszłość z rozpaczonej matki. To jest sprawa do ogarnięcia, tak jak i udanie się do krzepy. I to właściwie tyle, co zrobiliśmy. Nic więcej tutaj nie mogę zrobić. Możemy się temu wszystkiemu tylko przyjrzeć. Spodziewałem się, że będę mógł uruchomić jakąś maszynę. Może mogę, tylko że nie wiem. Pozapalały się tutaj pewne kryształy. Jednak myślę, zajmiemy się tym w następnym odcinku. Ten odcinek i tak już jest duży, długi. Najważniejsze, że udało się pokonać Tchaosa. Szkoda, że nie udało mi się tej walki nagrać, jednak... no cóż. Najważniejsze, że ekipa ogarnęła temat. Z tego powodu jestem zadowolony, aż sobie tutaj wypocznę. Huch, dzięki. Mam nadzieję, że się podobało. I oczywiście zapraszam do Pillars of Eternity. Skończyliśmy jakby główny wątek. Polecimy sobie z tymi dodatkami. Myślę, że z czasem będę sobie dodawał tak kontrolnie kilka odcineczków. Ale to wszystko w przyszłości. Tymczasem dzięki jeszcze raz. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tą, jak i z innymi seriami na kanale, zasubskrybuj kanał. Bądź na bieżąco, komentuj. Do wkrótce. Na razie, cześć.